Muzeum zobaczyliśmy nową publikację o bardzo znamiennym tytule. Nasi sąsiedzi Żydzi. Tak naprawdę przez setki lat współistniały te dwie kultury obok siebie. Jest z nami specjalista od tej tematyki, pan Ryszard Biskup. Proszę, opowiedz nam więcej na ten temat. Tu, na terenie Chmielnika, na terenie naszego regionu, nie tylko na terenie Chmielnika, w wielu małych miasteczkach współistniały dwie społeczności, dwa narody, Polacy, Żydzi. Chmielnik był jednym z najciekawszych i największych sztetli, miejscu, w którym Żydzi mieszkali, gospodarzyli, prowadzili swoje drobne interesy. Byliśmy razem. A czy to prawda, że było ich aż 81% swego czasu w samym Chmielniku? W Chmielniku tak. W innych miastach ten procent był mniejszy, ale stanowili zdecydowaną większość populacji. Ta populacja zginęła w wyniku ludobójstwa, w wyniku Holokaustu. Jak chodzi o wielokulturowość, a przede wszystkim o współistnienie tych dwóch religii, region świętokrzyski jest jedynym w swoim rodzaju. Ma wiele ciekawych miejsc, które dziś możemy wspólnie zwiedzić. Jednym z nich jest Pińczów. Tak, Pińczów niezbyt odległy od naszego Chmielnika, ale przecież my, będąc tu na terenie regionu świętokrzyskiego, mamy wiele takich miejsc. To i Działoszyce, to i Nowy Korczyn, to i Szydłów, to i prastary Sandomierz. Te miejsca zachwycą każdego, kto chociaż trochę interesuje się kulturą, przeszłością i chce poznać pamiątki z tamtych lat. Kuchnia żydowska tak naprawdę jest obecna w Polsce od wieków. Ja na przykład mam dwa ulubione dania. Jedno to karp po żydowsku, a drugie chałka moczona w ciepłym mleku. No cudowne, wspaniałe jedzenie. My tu na terenie Kielecczyzny serwujemy także czulent, serwujemy gęsi pipek, serwujemy makagigi, serwujemy słodycze. Nasi goście, którzy tu przyjadą, będą mieć rozkosz na podniebieniu. Spróbują cymes, spróbują takie jedzenia, jakie nie dostaną na żadnych innych stołach. To wynika z tego, że tradycja kuchni żydowskiej przeniknęła do polskiej kuchni, znalazła się w menu naszych babć, naszych prababć.